Dobra. Odcinek 68. W pozostałych rolach. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura. Música. Zdjęcia, reżyseria. Weź swoje rzeczy i chodźmy. Pewnie czeka cię niespodzianka. Dziś wyrwę się stąd i nikt mnie nie powstrzyma. Radzę ci, bądź ostrożna, bo spotka cię niespodzianka. Może ktoś inny będzie miał niespodziankę. Nie wiedziała pani, że Izabela Fernandez ukrywała się w tym domu? Nie mogę w to uwierzyć. Nie muszę odpowiadać na pańskie pytania. Jak rozumiem, pracuje pan u pani Santa Cruz. Tak. I pan też o tym nie wiedział? Czego chce się pan dowiedzieć? Dokąd zmierza to śledztwo? Ciekawi mnie fakt, że oskarżona ukrywała się w mieszkaniu należącym do tej pani i że jest związana z mężem zmarłej, z dżentelmenem, który rzekomo usiłował rozwiązać tę sprawę. Nie mam czasu na słuchanie tych bzdur. Nie jestem aresztowany, odmawiam dalszej rozmowy. Zobaczymy, czy powie pan to samo, kiedy pana wezwę na przesłuchanie. Niech pan to zrobi jak najszybciej i przestanie odgrywać przed nami ważniaka. Proszę, uspokój się. Państwo wybaczą. Musimy porozmawiać z Santibanezem. Powie nam, co robić. Nie chcę być w to zamieszana tylko dlatego, że broniłam pokojówki. Nie możemy rozmawiać z Izabelą. Najrozsądniej powierzyć mecenasowi Santibanezowi jej obronę. Idziemy? Ja zostaję. Zapytam lekarza, jak się czuje Izabela. Chodźmy. Jutro przedstawię się jako obrońca Izabeli. Mam nadzieję, że zdołam z nią porozmawiać przed przesłuchaniem. Chcę być przy tym obecny. To bardzo ryzykowne. Mogą cię jeszcze bardziej w to wplątać. Słyszałeś, co mówił śledczy. Wszyscy jesteśmy winni, bo pomagaliśmy Izabeli.
Chcesz pogorszyć sprawę? Mówisz, że ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Eduardo, Gonzalo i ja zaangażowaliśmy się w to na twoją prośbę. Synu, to był ciężki dzień dla każdego z nas. Powinniśmy już iść. Dziś i tak nic nie da się zrobić. Dobranoc. Dobranoc. Radzę panu trzymać się od tego z daleka, póki się nie dowiemy, jaka jest sytuacja. Nie możemy jej zobaczyć? Nikt nie może, dopóki jej nie przesłuchają. Zostawiam sprawę w twoich rękach. Ten adwokat nie przekonuje mnie. To nie jest uczciwy człowiek. Możliwe i dlatego się w to nie mieszaj. Gdybym wiedział, gdzie jest Izabela, nie doszłoby do tego. Przestań. Nie wiedziałeś? I dobrze. Nie jesteś sam. Masz córkę, za którą jesteś odpowiedzialny. Przepraszam, że przeszkadzam. Czy wiadomo coś o Izabeli? Bardzo się niepokoję. Została aresztowana. Dlaczego? Napadnięto ją i podczas dochodzenia okazało się, że jest notowana. Siedziała w więzieniu i jest podejrzana o zamordowanie mojej synowej. Niemożliwe. To jakaś pomyłka. I co pan zrobi? Nie wiem, Enedno. Nie możemy nawet z nią porozmawiać. Mam nadzieję, że pańskie metody się sprawdzą, bo jeśli nie, opamięta mnie pan. Niech pan nie traci energii na pogróżki. Niech pan lepiej przygotuje swoją obronę, bo może pan źle skończyć. Nie pogarszaj sprawy. Wybacz moją ciekawość. Skąd wytrzasnęłaś tego adwokata? Dziwne, że pytasz. To ten, który prowadził sprawę robotników z Santa Fe. On? Teraz rozumiem, czemu wygrał. To oszust. Nie interesuje mnie twoja opinia o ludziach, których zatrudniam. Santibáñez dla mnie pracuje i tyle. Oczywiście, mnie nie okłamiesz. Doskonale wiem, że chcesz się pozbyć Izabeli. Co więcej, myślę, że to ty zaplanowałaś taki właśnie rozwój wydarzeń. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Jeśli ktoś tu się narażał dla tej kobiety, to ja. I twoja pomoc bardzo jej się przydała. Zabrała się do tamtego mieszkania w tajemnicy przed wszystkimi. Co za przypadek, że to tam znalazła ją policja. W tajemnicy? Ty wiedziałeś, gdzie ukrywa się Izabela. Czy to nie ty ją wydałeś, żeby utrzymać ją z dala od Sergio? To absurd. Podobnie jak twoje oskarżenia. Nie będę dłużej słuchać twoich obelg. Wynoś się z mojego domu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Biedna Izabela. Omar został w szpitalu. Chciał porozmawiać z lekarzem. Późno już. Dobranoc. Dobranoc panu. Co się stało? Nie twój interes. Czy mogę teraz porozmawiać z panią Wiktorią? Po co chcesz z nią rozmawiać? Dała mi kilka poleceń. Po tym, co zaszło, wątpię, czy zechce z tobą rozmawiać. Zapytam. Chyba nie stało się nic złego. Święta Mario, błagam, wysłuchaj mnie. Zaopiekuj się moją dziewczynką. Izabela jest także twoją córką. A dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje cię. Potrzebuje twego światła, twego przewodnictwa i twej mądrości, by podążać ścieżką życia.
Osłaniaj ją, Matko Boża. Chroń ją, proszę. Wysłuchaj mnie. Wysłuchaj. Oczywiście uciekła. Myślałam, że jesteś sprytniejszy. Policja nie znalazła jej. Aresztowano tylko Izabelę. Izabelę? Tak. Twoja kuzynka pchnęła ją nożem. Żal mi ciebie, Gerardo. Ta kobieta ściągnie na ciebie kłopoty. Jeśli spróbuje mnie w to wmieszać, ty mi za to zapłacisz. Czemu ja? Ja tylko zrobiłem to, co pani prosiła. Wiesz, co masz robić. Powtarzam, nie chcę problemów. Aresztowanie Izabeli to aż nadto. Najgorsze, że śledczy widział nas w szpitalu. Zamiast pomóc Izabeli, jeszcze bardziej jej zaszkodziłem. Wiktoria ma rację, tylko pogorszyłem sprawę. Przestań tak myśleć. Co zyskasz, zadręczając się? Lepiej przejrzyjmy jeszcze raz jej akta. Znam je na pamięć. Jednak powinniśmy to zrobić. Może znajdziemy coś, co pomoże nam wybrnąć z tej kabały. Nie rozumiem cię, tato. Jeśli nie wierzysz w niewinność Izabeli, czemu chcesz jej pomóc? Może nie spodoba ci się to, co powiem, ale nie obchodzi mnie los tej kobiety. Chcę tylko, żebyś ty wyszedł z tej sprawy czysty. Robię to jedynie dla ciebie. Dla ciebie i dla nikogo innego. Co pan tu robi? Nie mamy wiele czasu. Policjant może wrócić lada chwila. Chcę ci tylko powiedzieć, żebyś się nie martwiła. Wyciągniemy cię stąd, obiecuję. Gdzie Sergio? Musisz przestać się z nim widywać na jakiś czas. Łączą go z morderstwem jego żony. Nie będziesz mogła na razie z nim rozmawiać. Proszę mu powiedzieć, żeby mi wybaczył, że nie chciałam przysparzać mu kłopotów. Proszę mu powiedzieć, że jeśli nie chce mnie widzieć, doskonale go zrozumiem. To moja wina. Próbowałam uciec, byłam tchórzem. Proszę mu powiedzieć, że mimo wszystko nadal go kocham. Muszę iść. Jeśli mnie tu zobaczą, będziesz miała jeszcze większe problemy. Wydostaniemy cię stąd. Przyrzekam. To jest wiadomość od osoby, która cię kocha i martwi się o ciebie. Papito. Tatusiu, czemu jeszcze nie śpisz? Nie mogłam zasnąć. Myślałam, że znów przyprowadzisz tę kobietę. Jaką kobietę? Tę. Nie chcesz, żeby tu przychodziła? Dlaczego? Ona nie jest złym człowiekiem. Nie chcę, żeby mieszkała w moim domu i spała w łóżku mamy, tak jak wtedy. Przepraszam, nie chciałem. Boję się, że znów się ożenisz. Że zapomnisz o mnie i o mamie.
Kochanie, dlaczego tak myślisz? Czemu myślisz, że zapomnę o tobie? Bo już mnie nie kochasz. Nigdy nie ma cię w domu. Zostawiasz mnie z Ester. Nigdy nie ma cię przy mnie. Przepraszam, Fabi. Masz rację. Obiecuję, zrobię wszystko, żeby częściej być z tobą. Przyrzekam. Nie smuć się. Eduardo, nie pojechałeś z Wiktorią? Tak, ale wróciłem. Rozmawiałeś z lekarzami? Widziałem się z Izabelą. Jak? Można się do niej dostać? Czuję się nieźle, mimo rany. Chodźmy gdzieś pogadać. Aresztowano ją dziś po południu. To był czysty przypadek. Przez przypadek wykonaliście swój obowiązek? Skoro to pana nie interesuje, nie będę tracił czasu. To uprzejmość z mojej strony, że przyszedłem o tej porze poinformować pana o tym. Proszę wybaczyć mojemu mężowi. Jest bardzo przygnębiony tymi wydarzeniami. Co pan mówił? Dziś rano dostaliśmy meldunek o włamaniu. Kiedy tam przybyliśmy, znaleźliśmy podejrzaną, zranioną nożem. Kiedy zawodzi ludzka sprawiedliwość, wymierzana jest sprawiedliwość boska. Tak jest zawsze. Czy ta kobieta umarła? Jest w szpitalu. Przebywa pod strażą. Kiedy przeniosą ją do więzienia? Sędzia o tym postanowi. Musimy ją przesłuchać. Jest zbiegiem. Nie, panie mecenasie. Jest tylko podejrzaną, tak jak pana córka. Niech pan tak nie mówi. Nie w tym domu. Nikt nie ma dowodu, żeby ją oskarżać. W każdym razie, Izabela Fernandez pozostanie pod strażą, póki nie będzie mogła zeznawać. Potem sędzia zadecyduje, dokąd ją przenieść. Dopilnuję, by wróciła tam, skąd nigdy nie powinna była wychodzić. Trafi tam wraz ze swoim wspólnikiem, Sergiem Blanką. Po tym, co powiedział Gonzalo, myślę, że trudno ją będzie stamtąd wydostać. Może za kaucją. Musimy porozmawiać z adwokatem. Chociaż ten facet, którego wynajęła Wiktoria, wcale mi się nie podoba. Jakoś nie wierzę, że Wiktoria chce jej pomóc. Zwłaszcza odkąd mi powiedziałeś o niej i o Sergio. Myślę, że jest wręcz przeciwnie. Wiktoria chce się jej pozbyć jak najszybciej. I ma to załatwić Santibáñez. Musimy znaleźć innego adwokata. Może Gonzalo? Nie. Gonzalo się tego nie podejmie, wiedząc, co łączy Izabelę z Sergiem. Zresztą ma rację. Gdyby nie Izabela, Sergio nie byłby w to zamieszany. Izabela nie ma z tym nic wspólnego. Zrobiła tylko to, o co ją prosił głupi Sergio i teraz są konsekwencje. Nie osądzaj go tak surowo. Ty też przyznałeś, że musimy ją ukryć. Wszyscy przyczyniliśmy się w jakiś sposób do jej nieszczęścia. Czy ja wiem? Nie mogę jej tam zostawić. Po prostu nie potrafię. Mam wrażenie, że twój stosunek do tej dziewczyny wykracza poza ramy sympatii. Owszem. Kocham ją. I nie spocznę, dopóki nie będzie szczęśliwa. Coś ty myślał? Że pozbyłeś się mnie? Nie, kotku. Prędzej cię wykończę, jasne? To nie ja. Zamknij się. To skąd wiesz, o czym mówię? Gadaj. Skąd? Tym razem ci nie wybaczę, nawet jeśli mi przysięgniesz na głowę matki.
Pozwól mi wyjaśnić. Milcz i nie ruszaj się. Odwróć się. Nie chcę widzieć twoich przeklętych oczu. Mam dość twoich prób pozbycia się mnie. Dalej się nie posuniesz. Koniec z tobą. Przykro mi, ale czas spojrzeć prawdzie w oczy. Izabela jest podejrzana o morderstwo. Powinna się oddać w ręce sprawiedliwości i udowodnić swą niewinność. Przepraszam, Sergio. Wybacz mi. Nie ruszaj się. Dobrze znam twoje sztuczki. Tylko się ruszysz, a zastrzelę. Przysięgam, że zastrzelę. Victoria to zorganizowała, nie ja. Oszukała nas oboje. Przyszedłem po swoje rzeczy, bo muszę stąd wiać. Zrozum. Zamierzam cię wysłać na tamten świat. Na tamten świat, słyszysz? Dalej, zrób to. Zabij mnie, jazda. Zabij mnie. Teraz ty mnie zabij. Dalej, wal. Uwolnij mnie od tego przeklętego życia. Mam cię dość, rozumiesz? Mam cię dość. Zastrzel mnie, szybciej. Zastrzel mnie, draniu, strzelaj. Wszystko to zostało zorganizowane przez Wiktorię. Odkryła, że byłaś karana. To nie byłem ja. To nie ja, słyszysz? Teraz ścigają nas oboje. I ciebie, i mnie. Nas oboje. Cholerna baba. Przysięgam, że się zemszczę. Zemszczę się na niej. I to w sposób, który najbardziej ją zaboli. Rób co chcesz, ale musimy uciekać. Natychmiast. Teraz mnie też poszukują. Koniec odcinka 68. W następnym odcinku.